Z Ewangelii według świętego Łukasza. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. Ten jeden szczegół, to, że poznali Jezusa po łamaniu chleba, to szczegół bardzo piękny, bardzo wzruszający. Idą z człowiekiem, w którym nie widzą nic znajomego, którego nie znają. I ten człowiek zasiada z nimi przy stole, gdy ma się już ku wieczorowi, łamie chleb, a oni w tym geście, w jego dłoniach i w jego postaci wreszcie rozpoznają tego, którego najbardziej na świecie kochają, tego, za którym najbardziej na świecie tęsknili. Dokładnie to samo dzieje się codziennie podczas Eucharystii, kiedy poznajemy Jezusa po tym, jak łamie dla nas chleb. Ten, który jest zupełnie do siebie niepodobny. Ten, który w niczym nie przypomina mistrza, zewnętrznie ma zupełnie inne przymioty. Ten sam po łamaniu chleba daje się poznać. I kiedy łamie dla nas chleb, to w tym geście, w jego rękach, w jego postaci zauważamy jego samego, Jezusa Chrystusa. Nic piękniejszego na świecie już po prostu zdarzyć się nie może. Większy cud niż ten cud Eucharystii, łamania chleba, po prostu nie istnieje. Bardzo ciekawe jest to, jak Łukasz opisuje to wydarzenie. Mówi, że poznali go po łamaniu chleba. To słowo poznali go, ginosko z greckiego, to jest to samo słowo, którego użył, gdy napisał, że Maryja nie znała męża, że nie miała żadnych kontaktów z mężczyzną. I tak jak Maryja nie poznała mężczyzny, tak oni poznali Jezusa. To, czego nie doświadczyła Maryja, ta największa czułość, największa bliskość, to doświadczenie miłości fizycznej, zażyłości stosunków, to, czego Maryja nie poznała, oni poznali. Oni doświadczyli właśnie tego w Eucharystii. Eucharystia jest jak największe zbliżenie, jak największy akt miłości, jak najbardziej czuły dotyk, jak coś przekraczające wszelkie granice zażyłości. Coś jak zażyłość ogarniająca całą osobę. To jest właśnie Eucharystia. To słowo poznali. Poznali Jezusa tak, jak kobieta poznaje mężczyznę, gdyby trzymać się tej językowej interpretacji, tego nawiązania. Poznali Jezusa tak blisko, jak ludzie poznają się w akcie małżeńskim. To jest Eucharystia. Wstrząsające, ale prawdziwe. Poznać to znaczy także, trzymam się tego greckiego słowa i słownika greckiego, ginosko, to znaczy poznać, ale to znaczy także zrozumieć, to znaczy poczuć i to znaczy dowiedzieć się. Zrozumieli Jezusa w tym geście, poczuli Jezusa w tym geście i dowiedzieli się o tym, że to Jezus w tym geście. Chyba już nic więcej, po prostu o kontaktach Boga z człowiekiem nie da się powiedzieć. Jeżeli szukasz Boga i jeżeli twierdzisz, że nie możesz Go znaleźć, że jest ukryty, że się ukrył przed Twoimi oczami, to spójrz na łamanie chleba. W tym geście Go rozpoznasz, w tym geście Go zobaczysz i w tym geście Go poczujesz, w tym geście Go przyjmiesz. Tak jak małżonkowie przyjmują się nawzajem w najbardziej intymnej relacji, tak Ty przyjmiesz Boga, a On przyjmie Ciebie. Mam nadzieję, że nikogo tą interpretacją, tym obrazem nie zgorszyłem, nie obraziłem, nie poruszyłem negatywnie. Wynika on z czystej lingwistycznej interpretacji tekstu i
Proszę was, przyjmijcie to z miłością, z zadumą nad Bogiem, który do tego stopnia zbliżył się do nas, że nawet w taki sposób możemy o Nim mówić. I kochajmy Go całym sercem, bo jest dobry, bo daje się poznawać, bo daje się poczuć naszemu sercu, naszym oczom, naszym dłoniom. Dziękuję wam serdecznie za to, że odkrywamy takie piękno razem i najserdeczniej zapraszam na jutro.